to już dojechaliśmy do jeziora Szkoder. Tu są jakieś takie stare ruiny. Ta linia kolejowa to ponoć jedna z najładniejszych linii kolejowych w Europie. To jest linia prowadząca do Baru. Dziwnie by to nie brzmiało. Jest miejscowość Bar. Jest też stary Bar. I to jest praktycznie granica z Albanią. Jakbyśmy się uparli, to moglibyśmy wjechać, a nawet przepłynąć do Albanii w pław, dlatego że Vir Pazar, to jest taka miejscowość tam, w której się zatrzymaliśmy, jest w prostej linii 2 km po lądzie, a w prostej linii do granicy wodnej jest mniej jeszcze. Wjechaliśmy do tunelu Rasz, on ma 665 metrów, tylko po to, żeby wyżej wjechać do tunelu Sozina. No tylko też się trochę nacięliśmy, dlatego że tam tunel ma ponad 4 km, oddany do użytku 5 lat temu i problem jest w tym, że oni pobierają opłaty za wjazd do tego tunelu. Jak pan nas zobaczył, to jak widzicie nie ma zakazu ruchu rowerów. Zakaz ruchu rowerów był po lewej stronie, co w związku, znaczy co nie obowiązuje. Zakaz po lewej stronie człowieka nie obowiązuje. Pokazuje facetowi, że no patrz pan, tam facetowi na bramkę, patrz pan, nie było zakazu. A facet, no, jak nas zobaczył, w ogóle to wyleciał z tej budki tam do pobierania opłat, one wyglądają mniej więcej jak na A4. Zaczął krzyczeć, biec w naszą stronę, wymachiwać rękami i drzeć się. No bicycles, no bicycles! Ale to zacząłem człowiekowi tłumaczyć, nie? Że musimy się do Baru dostać, że prom do Bari, że coś tam. A co facet zaczął nam stopę łapać. Nie do końca o to nam chodziło, ale w końcu się odwróciliśmy na pięcie, zjechaliśmy w dół. Najlepsze jest to, że na drugim końcu tego tunelu już zakaz ruchu rowerów jest postawiony w dobrym miejscu, znaczy po prawej stronie. Ale w związku z tym musieliśmy się przebić przez taką 900-metrową przełęcz nad miejscowością Sozina. To, co widać tutaj, to jest Sozina. No, niezbyt przyjemnie się jechało, bo byliśmy już trochę głodni, bo tam podjazd do samego tunelu Sozina był, a do tego jeszcze upał był, no, niesamowity. Nas tam wtedy o godzinie 8.30 rano do 9.00 termometr na stacji benzynowej potraktował 32 stopniami Celsjusza o 8.30 rano. Idziemy dalej, Petrowac na Morą. To jest, w końcu po miesiącu jazdy dotarliśmy do morza. Mieliśmy tam dotrzeć trochę wcześniej, ale jakoś się nie udało. Ciekawostka jest taka, że tam góry dość zderzają się z morzem. Dlatego, że nad Petrowacem na Moru jest przełęcz, która ma 900 metrów nad poziomem morza. I to jest tak w prostej linii gdzieś kilometr od tego, od morza. Droga ma gdzieś 10 km, zjazd jest naprawdę niesamowity, ale komuś, kto to pokonuje w drugą stronę, współczuję. No właśnie, jak się wije takimi serpentynami licznymi. To są zabudowania Petrowaca. I to w zasadzie zobaczyliście wszystkie miejscowości od Petrowaca na Moru do wysokości Splitu. No, wszystkie wyglądają dokładnie identycznie. To jest tunel Wurmac, najdłuższy tunel na trasie. Jak widać, 1637 metrów. Tam już zakazu wjazdu rowerów nie było, na szczęście. A tunel Wurmac to jest skrót, który właśnie z 18 km czyni trasę 6-kilometrową drogi do Kotoru, z Budwy do Kotoru. Chyba z Budwy. To jest widok na Kotor, nawet nie wiem dokładnie jak to nazwać, bo zatoka to do końca nie jest, bo chodzi o to, że było sobie jezioro, które nazywało się Kotor i dawno temu, podejrzewam, że za Tity jeszcze, stwierdzono, że oni zrobią z tego zatokę, żeby Kotor miał dostęp do morza, bo to nie ma sensu, żeby ludzie z Kotoru musieli się przebijać przez przełęcz. No, tutaj to miejsce ma około 400 metrów nad poziomem morza. To jest wysoko, naprawdę. I stwierdzili, że nie ma sensu, żeby się tam ludzie przebijali,
na taką wysokość i po prostu wykopali w najniższym miejscu dziurę do poziomu morza i w ten sposób powstała Zatoka Kotorska. Cała filozofia. Jak w Związku Radzieckim można było prostować i zawracać rzeki, no to można i zrobić sztuczną zatokę, nie? To jest Zatoka Kotorska. Tam jest jeszcze tyle, że można tą Zatokę Kotorską dość ściąć, bo tam prom pływa. I zamiast 40 km robi się kilometr z tego. Potem w sumie stwierdziliśmy, że dobrze zrobiliśmy, że pojechaliśmy dookoła, bo zajęło nam to godzinę 40, może półtorej godziny po w zasadzie płaskim terenie, bardzo ładnym terenie przy tym, a cały ruch idzie na ten prom, w związku z czym no my jak staliśmy naprzeciwko portu w sklepie, to no, kolejka się poruszała dość wolno i myślę, że jakby ktoś wziął i objechał samochodem nawet zgodnie z przepisami ruchu drogowego, co w Czarnogórze jest niemożliwe, na całych Bałkanach zresztą, jakby objechał nawet te tam do 50 km na godzinę, to że byłby szybciej niż czekając na ten prom. No ale jak ludzie wolą promem przepłynąć, no delektować się widokami to jest plus tylko dla turystów takich jak ja. Wjechaliśmy do Chorwacji. Po drodze jeszcze w ogóle w Hercegu Nowym spotkaliśmy dwóch Słoweńców, którzy jeździli na rowerach po krajach byłej Jugosławii. No, tylko, że oni jeździli po takich terenach już dzikich kompletnie, na rowerach terenowych. No, bardzo sympatyczne chłopaki. To jest przejazd przez Chorwację. Widać ponad połowę ścięliśmy pociągiem. Republika, granica, a to jest Dubrownik. Szukaliśmy za Dubrownikiem jakiegoś miejsca na nocleg. Znaleźliśmy przy samym morzu. Gdyby nas interesowało to morze, gdybyśmy mieli siłę, to pewnie byśmy gdzieś tam poszli. I dwa dni spędziliśmy potem na Jadranskiej magistrali w Chorwacji. Jest bardzo dużo samochodów polskich. Powiedzmy gdzieś co 20 samochód jest na polskich numerach, a łatwo go poznać, rowerzystę wyprzeda na gazetę. Bo cała reszta to są Niemcy, jacyś generalnie ludzie z zachodu, a tylko Polacy wyprzedzają na Hama. Po prostu nie da się wyprzedzać, ale on musi wyprzedzić. To jest bardzo wyrażniące. Bośnia. Przejechaliśmy całe wybrzeże Bośni i Hercegowiny. Co prawda miejscowość Neum, która jest nad morzem, nie ma dostępu lądowego po terenie Bośni do reszty Bośni. Żeby się dostać z Neum do reszty Bośni, trzeba przejechać przez Chorwację. Ale ktoś tam sobie wynegocjował, mają takie 14 km Jadranskiej magistrali przy Adriatyku. Linii brzegowej mają więcej, bo chyba 30 km, ale dlatego, że jest bardzo krętne. No właśnie, to jest Neum. Żeby jakoś zachwycało to miasto, nie powiem. Te 14 km przejechaliśmy, znaczy, przepraszam, to wybrzeże Bośni, że tak zmanipuluję. Przejechaliśmy z trzema zatrzymaniami się. To znaczy raz na tamto zdjęcie wcześniejsze, potem na światłach w Neum i potem na to zdjęcie. A jak była granica, potem ponownie bośniacko-chorwacka, to pan był tak znudzony do bólu zębów wręcz, że miał minę taką, spadajcie stąd ludzie, bo ja muszę wypić kawę, nie? I tak podjeżdżam do niego, tam w biegu wyciągałem ten paszport z sakwy. Podjeżdżam, daję mu, on nic, w ogóle ręce tak, nie? Czy tam ręką, mniej więcej tak facet stał, nie? Nie interesował się, kto przejeżdża. Daję mu ten paszport na siłę, tak wziąłem paszport, dałem tyłem okładki, znaczy tyłem, no tylną częścią paszportu do góry. Tak wziął ten paszport, od niechcenia popatrzył na drugą stronę, tylko dobrze nie przewrócił i mi oddał. Miałem nadzieję po prostu na pieczątkę bośniacką. I ponownie Chorwacja. Dalej Jadranska magistrala. To nie jest morze, to są jeziora. I to był najdłuższy dzień wyprawy, 3 sierpnia. Zrobiliśmy wtedy według licznika Damiana 150 km.